Szczęść Boże, kochane duszyczki Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ściskam na początek, na początku Wam, kochani, chciałbym powiedzieć, bardzo Was kocham, bardzo Was kocham. Mam takie jakieś w sercu, takie przekonanie, żeby to powiedzieć, że całym sercem modlę się za Was, jestem z Wami. Każde intencje tu omadlam, jestem teraz obecnie w Medjugorje, kochani. Właśnie się skończył teraz różaniec, kochani. Jesteście naprawdę umiłowanymi dziećmi Matki Bożej. Ona Was bardzo, bardzo kocha. Wszystkie modlitwy Wasze wysłuchuje. I mówię tak, jak napisałem wczoraj na Facebooku, że to uzdrowienie, miałem takie po modlitwie właśnie, miałem takie przynaglenie w sercu, ażeby to powiedzieć. Mi się wydaje, że jest to jakaś osoba właśnie, która musiała te słowa usłyszeć, żeby po prostu zachęcić ją do tego, że to uzdrowienie wyprosisz, modląc się na różańcu. Także, kochani, naprawdę, Jezus jest zadowolony z Ciebie, dumny jest z nas wszystkich, bo się kochamy. Nie staramy się jakichś robić podziałów. Potem ludzie nas poznają właśnie, że jesteśmy uczniami Jezusa, bo się wzajemnie miłujemy. To są Jego słowa, kochani, także starajmy się nie robić jakichś podziałów, nie wprowadzać jakichś złych słów do serc ludzi. To kochajmy ich, przytulajmy ich, jak coś może jest niezdrowe, jakieś to, jakieś napięcia. Starajmy się modlić, jeszcze raz modlić. Te rany gdzieś w sercu ludzi i psychiki, starajmy się jakby modlitwą zalewać takim niczym Samarytanin, ten z przypowieści, że zalał oliwą te rany. Dlatego gdy widzimy jakieś rany ludzi, bo załóżmy kłócą się na internecie, wręcz to na siłę, jest jakieś takie kłótnia na siłę, taka na siłę udowadnianie jakichś swoich racji, na siłę. Nie wydaje mi się, kochani, to, żeby się podobało to naszemu Panu i Zbawicielowi, gdyż On był miłością, kochani. On jest miłością. I jeżeli my kochamy naprawdę, przytulamy ludzi, modlimy się za nich, to jesteśmy naprawdę prawdziwymi uczniami Jego. On nikomu nigdy źle nie mówił. Oczywiście, pomijając tutaj faryzeuszy i uczonych w piśmie, na których naprawdę nie oszczędził słów, ale to też z miłości do nich, żeby oni się obudzili, żeby zaczęli kochać Go całym sercem, bo tak naprawdę, zobaczcie, mieli Go przed oczyma, tyle widzieli cudów, a mieli jakieś swoje postrzeganie Boga, także naprawdę Jezus jest Bogiem, kochani, nie marnujmy czasu na jakieś szukanie Boga innego, On jest jedynym Bogiem, prawdziwym, żywym, zmartwychwstałym, kochani, i właśnie miłość, nawet nie przyjaciół, kochani. To jest cudowne, że Jezus jest z nami, On nam błogosławi, bardzo nam błogosławi, szczególnie jeśli modlimy się za swoich jakichś nieprzyjaciół, właśnie jak rozwiązujemy jakieś sprawy, spotkać się, porozmawiać, kochani. Jezus, zobaczcie, nawet za swoich oprawców się modlił szczerze. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, także On jest z nami, kochani, On nas bardzo błogosławi. Jesteś Jego dzieckiem, umiłowanym, kochana siostrzyczko, kochany braciszku. Pamiętaj, że On jest pasterzem dobrym, cudownym, wiernym. Maryja jest naszą mamą, kochaną, świętą, czystą, która wyprasza u Jezusa wszelkie potrzebne łaski do naszego uświęcenia, o wiarę, miłość przede wszystkim. Ona może uzdrowić Twoje serce, także módl się na różańcu, nie ustawaj. Także cóż ja mogę Wam, kochani, jeszcze powiedzieć? Ja wracam przed figurkę i modlę się, także ściskam Was mocno. Pamiętajcie, kochajcie, po tym ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi. Mówi Jezus, że będziecie się wzajemnie miłowali. Także miłowali, ale Jezus nie wspomniał nic o hejcie. Dlatego miłujcie się, a nie hejtujcie. Miłość niech zwycięża w waszych sercach, a nie jakieś złe duchy, podszepty demonów. Także ściskam was mocno, kochane duszyczki, bardzo was kocham. Polecam was Matce Najświętszej, także dziękuję wam za waszą modlitwę za mnie. Naprawdę, ściskam was mocno. Przyjeżdżajcie do Medjugorje, piszcie jak coś, spotkamy się, pomodlimy się wspólnie. Jest moc. Zaproszę może was na jakiś obiadzik dobry zrobimy, także piszcie. Piszcie, jak będziecie tu jechali prywatnie sobie jakimś samochodem czy coś z rodzinką, napiszcie do mnie, chętnie przygotuję coś smacznego, także do zobaczenia, z Bogiem, trzymajcie się, niech miłość zwycięża w waszych sercach, pokój, dobro.